No, cześć Mako, z tej strony Michał, a dziś porozmawiamy sobie o współczesnych systemach operacyjnych. Mówię więc, nie przedłużając, zaczynajmy. No więc cóż, jak to dzisiaj wygląda w przypadku naszych systemów operacyjnych, z którymi ogarniamy sobie życie na co dzień? No to wszyscy wiemy, mamy do wyboru w zasadzie konsumencko albo Windows 10, który niedługo już straci wsparcie, albo Windows 11, który co prawda wsparcie jeszcze jakiś czas będzie miał, no ale jest jaki jest. W zasadzie oba są jakie są, a jakie są, no są pełne różnego rodzaju śmieci, różnego rodzaju telemetrii. Ba, na, na co dzień, tak naprawdę, Microsoft współpracuje z około 800 różnymi podmiotami, którym na bieżąco wysyła to, co my robimy, tylko i wyłącznie po to, żeby te podmioty mogły dostosować dla nas treści, reklamy i inne rzeczy, które później narzucają nam się w różnych przeglądarkach, banerach, reklamach i innych aplikacjach, które takie reklamy nam wyświetlają i dostarczają. No więc, co jeśli na przykład nie chcemy tego, jeśli nie chcemy sklepu Microsoftu, OneDrive'a, który nam się narzuca, Skype'a, Cortany i innych rzeczy, które tak naprawdę nas na co dzień w tych systemach operacyjnych już przytłaczają? możemy się cofnąć wstecz, możemy na przykład sobie zainstalować Windowsa 7 albo Windowsa 8, czego nie polecam do codziennego stosowania, ponieważ gdyż no nie są to już systemy jakoś super bezpieczne gdy nie są od dawna łatane gdy no i można się w nich nadziać na jakieś dziadostwo z sieci no część z was gdzieś tam z tyłu głowy już krzyczy Linux, 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 Linux ale szczerze wam powiem, robiłem gdy kilka podejść do Linuxa, gdy podchodzę do niego na dzień dzisiejszy jak kurde pies dojeża i to nie jest system, z którym chciałbym współpracować. No, generalnie, jeżeli przez 30 lat, tak jak w moim przypadku, siedzę cały czas na systemach operacyjnych od Microsoftu, to przestawienie się na Linuxa, na te alternatywne oprogramowanie na to wszystko, co ma sobą do zaoferowania, dla mnie osobiście jest to jeszcze taka gruba wersja beta dla tego wszystkiego. I no. no Słuchajcie, ja chcę pracować komfortowo, nie chcę się denerwować, nie chcę, żeby jakaś tam aplikacja się wykrzaczyła, nie chcę się martwić tym. Że coś mi się za chwilę wysypie po aktualizacji kernela. I okej, okay, część z Was, która już grubo siedzi w Linuxie, powie mi, stary, ale ty bzdury tutaj walisz na tym kanale. I może tak, natomiast ja, jako user Windowsa, człowiek, który całe życie w zasadzie przesiedział na Microsoftzie, jest dla mnie Linux totalnie niezjadliwy. I dla wielu użytkowników również jest tak samo. Co za tym idzie? Jest jeszcze jedna alternatywa, którą tutaj dzisiaj chcę Wam właśnie zademonstrować na tym materiale wideo, a tą alternatywą jest Windows Server 2022. System Microsoftu, który ma wsparcie do 2036 roku, i tak naprawdę, kurde, szczerze, jest pozbawiony praktycznie. Większości wad współczesnych systemów typu Windows 10 czy Windows 11, więc, no cóż, nie przedłużając, spójrzcie, jak to wygląda na serwerze 2022. No, i spójrzcie tylko, jak to tutaj jest zrobione. W zasadzie Windows Server 2022 nie różni się zbytnio interfejsem od takiego Windowsa 10. Mamy tutaj wszystko w zasadzie takie, jakie już znamy z wcześniejszych wersji Windows. No, prawie wszystko, bo jesteśmy tutaj całkowicie zdeblotowani. Nie mamy żadnych tutaj sklepów Microsoftu rzucających się w oczy na start OneDrive'ów czy innych. Wynalazków typu Edge, który oczywiście po instalacji się pojawia, natomiast jakby możemy go bez problemu deinstalować. Panel sterowania wygląda zupełnie tak jak w Windowsie 7, 8, 10, więc mamy tutaj wszystko pod ręką i do dyspozycji. Natomiast co tutaj jest bardzo fajne, poza tym, że dostajemy całkowicie czysty, wolny od wszelkiego rodzaju szpiegostwa system operacyjny. Ano, fakt, że tak naprawdę to my tutaj rządzimy tym systemem operacyjnym. Jeżeli chodzi o sam menedżer urządzeń, no to wszystko w moim przypadku bez problemu się zainstalowało. Jest co prawda jeden tylko konflikt. Jeżeli chodzi tutaj o moje urządzenie, jedyny konflikt, bądź też może nieznane urządzenie, którego nie zainstalowało, jest coś związane z Intel. Wireless Bluetooth, natomiast sam Bluetooth działa bez problemu, i generalnie ja nie znalazłem żadnych problemów z tym związanych. Bez problemu łączę się tutaj z dźwiękiem po Bluetooth. Zresztą operuje w tej chwili trackballem, jak widzieliście na ekranie, i on również łączy się po tym, że interfejsie. Sam Bluetooth, jak tutaj możecie sobie zobaczyć, jest też bez problemu zainstalowany, więc no, nie wiem, no może sobie to i jakoś mnie to specjalnie nie boli. Co do reszty urządzeń peryferiów, zainstalowało się wszystko bez problemu. Żeby zainstalować sterowniki, można użyć sterowników od Windowsa 11, można użyć sterowników od Windowsa 10. A na upartego można nawet użyć sterowników od Windowsa 7 czy 8. Wszystkie będą raczej bez problemu działać, przynajmniej u mnie tak też było. Co się tyczy samego Windows Update, no to tutaj mamy kolejną bardzo miłą niespodziankę, a mianowicie yy, mamy tutaj. Tylko te aktualizacje, które my chcemy zainstalować. System nie decyduje za nas. Nawet jeżeli pojawi się jakaś instalacja, system nie zainstaluje jej, jeżeli my tego nie będziemy chcieli. Wszystko potwierdzamy sobie ręcznie, co za tym idzie. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad systemem i na przykład system nie zrobi nam ponownego uruchomienia w momencie, kiedy akurat my tego wcale nie chcemy. Jak to zwykle potrafi mieć. Opcje w przypadku Windowsa 10, czy w przypadku Windowsa 11. Co się jeszcze dodatkowo tyczy sterowników, to bardzo ważny feature, który tutaj nie został wykastrowany, a został wycięty bądź zablokowany w Windowsie 10 czy 11. Nawet jeżeli w Windowsie 10 czy 11 wyłączymy sobie podpis sterowników i przywracanie tychże. Z witryny Microsoftu, to te systemy z uporem maniaka i tak prędzej czy później nam to wszystko przywrócą do tego poziomu, z jakiego oni uważają, że jest dobrze i bezpiecznie. Co doprowadzało mnie tak naprawdę do bardzo dużego szału, ponieważ są fajne alternatywne sterowniki do realteka, które po zmodyfikowaniu odpowiednich wpisów pozwalają nam używać wszystkich feature'ów, które nam normalnie dostarcza tylko i wyłącznie Sound Blaster z serii x i wszystkie te nowsze. Dzięki tym sterownikom mogę sobie tutaj w zasadzie korzystać z tego całego dobrodziejstwa, które widzicie na ekranie, a umożliwia mi to Windows Server 2022, ponieważ 10 i 11 z uporem maniaka przywracało mi te sterowniki oryginalne, co za tym idzie, nie mogłem z tego ficera korzystać, a jest to naprawdę fajna rzecz. Generalnie to samo się tyczy każdego innego sterownika, więc jeżeli macie jakiś sterownik, który jest nieautoryzowany przez yy, państwo Microsoft, to bez żadnego problemu zainstalujecie je sobie na Windows Server 2022 po wyłączeniu podpisu sterowników. Jeżeli chodzi za zio, Samą resztę interfejsu, no to w zasadzie to jest taka dziesiątka, i tutaj nie ma specjalnie się do czego przyczepić. Jest to wszystko ładne, fajne, spójne. Mamy stary pasek zadań, który osobiście mi o wiele bardziej przypadł do gustu niż na przykład to, co nam zaserwowali w Windowsie 11. No, jedynym minusem, jaki tutaj mamy w przypadku tego systemu operacyjnego, jest jego cena, ale o tym sobie zaraz wspomnimy. No i co, no i na koniec, kurde, no co, no powiem wam, że tak, wszystkie gry chodzą tak samo jak na 10 czy 11, wszystkie programy chodzą tak samo na 10 czy 11. W zasadzie wszystko tutaj jest elegancko. Wie co prawda? Na początku trzeba zainicjować dźwięk czy Wi-Fi, bo Windows Server na starcie po instalacji ma te dwie rzeczy zablokowane. No ale to jest bardzo prosta sprawa, tak naprawdę robimy to jednorazowo z PowerShella i zapominamy o tym, że musieliśmy to robić, jeżeli ktoś z was by nie wiedział. Jak to zrobić, to linki do tego tematu pozostawiam Wam w opisie tego filmu. Natomiast tutaj, tak naprawdę, główną blokadą hamulcową przejścia w większości ludzi na Windows Server 2022 jest jego cena, którą tutaj widzicie na ekranie. No, musicie przyznać, że jest to kosmos i nie bardzo można się gdzieś wbić na jakieś tańsze alternatywy. Co za tym idzie? No, jest to taki niewątpliwy hamulec. Ja miałem to szczęście, że akurat znajomy, który pracuje w korporacji, podzielił się kluczem i mogłem sobie ten system aktywować. Natomiast, no. Sam system po instalacji daje nam okres 6 miesięcy, gdzie możemy sobie go przetestować, a później będzie nam się wyłączał co godzinę. Z tego co wyczytałem w sieci, są jakieś sposoby, żeby to w jakiś sposób ominąć. No ale generalnie ja nie wspieram tego typu metod. I no no co no, jeżeli chcecie, to znajdziecie i sobie poradzicie, ale nie u mnie na kanale. Więc, tak, ze swojej strony, na koniec bardzo mocno Windows Server 2022 polecam, korzystam z niego już na ten moment. Jakiś czas nic mi się na nim od tego czasu ani razu nie wysypało. I wszystko jest jak. Na starym, dobrym Windowsie, czyli tak, jak już od dawna chciałem mieć i wreszcie mam. Jest to system czysty, który można pobrać bezpośrednio ze strony Microsoftu, jako czyste ISO, zainstalować sobie na Pendrive, zainstalować sobie na laptopie i mamy picobelo. W zasadzie tak, jakbyśmy się cofnęli w czasie do roku 2009, czy tam 8, gdzie wyszedł na świat Windows. 7, więc tak jak jeszcze raz powtarzam, ze swojej strony polecam sprawdzić, porównać i wnioski nasuną się same. A na ten moment, cóż, chciałem podziękować za oglądnięcie filmu, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, za wszystkie lajki, komentarze, które do tej pory porzucaliście po filmach, za cały support, który dajecie i napędzacie mnie do tego, żebym tworzył coraz to nowszy content. No i cóż, do zobaczenia w następnych materiałach. Napiszcie w komentarzach też, co myślicie o tym systemie operacyjnym: czy może już testowaliście, czy macie jakieś swoje zdanie. A tymczasem, dzięki. Cześć.